Znajdujemy się na Placu Wolności w Poznaniu. Za naszymi plecami widzimy bazar. Bazar jako ostoja polskości w czasie zaborów. W tym oto miejscu, w tych murach, w 1880 roku przebywał wielki Henryk Sienkiewicz. Przybył tutaj na zaproszenie Franciszka Dobrowolskiego i Józefa Kościelskiego. Tutaj, w tych właśnie murach, odczytał swoją piękną nowelę Za chlebem. Nowela ta opowiada o trudnym losie Polaków na kontynencie północnoamerykańskim. Kiedy ją odczytał, zapanowała cisza, cisza przejmująca, aż nagle zerwała się burza oklasków. Wtedy właśnie został nagrodzony Henryk Sienkiewicz za swoją twórczość. Drugi raz Henryk Sienkiewicz bawił tutaj w 1899 roku, kiedy przybył na zaproszenie odsłonięcie pomnika Juliusza Sowackiego w Miłosławiu. W ten czas, przejeżdżając przez Poznań, trafił do bazaru. Również bawił u takiego znanego poznaniaka Stefana Cegielskiego dokładnie 29 września 1899 roku. W 1987 roku tutaj odsłonięto płytę poświęconą Henrykowi Sienkiewiczowi. Jej autorem, a właściwie zleceniodawcą był Ignacy Moś, natomiast wykonał ją Józef Petruk. I ta tablica rzeczywiście tutaj się znajduje. Czy zdajemy sobie sprawę, że Henryk Sienkiewicz był najbardziej poczytniejszym pisarzem na świecie? Tak, to jest prawda. Następne cytaty będą dowodzić o tym, że Sienkiewicz był najbardziej poczytnym pisarzem na świecie. Lew Tołstoj pisał do swojej żony. Cały wieczór czytaliśmy głośno, czytałem ja, Połaniecki z prawdziwą przyjemnością. Świetny to pisarz, szlachetny i mądry, opisujący co prawda tylko życie warstwy wykształconych, lecz we wszystkich jego przejawach, nie zaś wyłącznie nihilistów, felczerów i studentów, jak czynią to nasi pisarze. Zapytany przez dziennikarza Mark Twain powiedział o Sienkiewiczu: jestem w nim zakochany. Mam młode serce w starym ciele, a gdy czytam jego znakomite epopeje, wciąż mi bije serce zachwytem. Cóż to za cudowna rzecz, Quo Vadis? Teraz dopiero czytałem to dzieło po raz pierwszy. Jestem nim zachwycony. Córka moja, Miss Clara, czytała mi także ustępy z waszego Mickiewicza. To kolos. Gdyby polskie piśmiennictwo miało tylko Sienkiewicza i Mickiewicza, już byłoby wielkim. Tołstoj był wielbicielem Sienkiewicza, choć o pokolenie starszym. Drugim wielkim pisarzem rosyjskim, który miał wielki szacunek do Sienkiewicza, mało tego, korzystał z jego twórczości, był Michalił Bułhakow. Wręcz dosłownie cytował w swoich powieściach fragmenty z Sienkiewicza. Na przykład w swojej powieści Biała Gwardia, opisując tłum rewolucji w 1917 roku, wykorzystuje opis czerni z czasów powstania kozackiego, bo uważał, że nikt tak dobrze nie opisał mentalności, psychologii tłumu jak Sienkiewicz. Oni widzieli w Sienkiewiczu obrońcę cywilizacji. Z Francji pisała córka pewnego ministra francuskiego. Żadna książka żadnego autora francuskiego nie miała u nas takiej wziętości jak Quo Vadis. W przeciągu 10 miesięcy rozeszło się jej 269 wydań, co znaczy, że czytało ją około miliona osób. Gorączkowy zapał ogarniał wszystkich czytelników. Jeden z krytyków nazwał ten kult sienkiewiczowski u nas zaraźliwą epidemią o ostrym przebiegu. Opowieści Sienkiewicza rozmawiano nawet w najmniejszych zapadłych mieścinach na prowincji. W salonach wieszano obrazy z wizerunkami Winicjusza, Ligii i Petroniusza. Sienkiewicz przewyższał w popularności swej wszystkich współczesnych autorów francuskich.